Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Katarzyną Toporowską i porozmawiamy o psychologii i o tym, jak ustawiać nasze drzewo genealogiczne, abyśmy byli szczęśliwsi. Witam Cię. Witam. Ustawieniami zajmujesz się od wielu lat i zauważyłaś pewną jakby taką też tendencję, że tego typu terapie, tego typu wchodzenie we wnętrze zarówno swoje, jak i swojego rodu jest o wiele szybsze w naprawianiu pewnych spraw w sobie niż tradycyjna psychologia. Jak byś to rozwinęła? Tak, studiując psychologię miałam możliwość wyboru, którą drogą podążać i ustawienie systemowe wydawało mi się jedyną możliwą dla mnie drogą. Taką, która w jak najszybszy i najskuteczniejszy sposób pozwoli pomóc danemu klientowi. Jemu i całemu rodowi. To jest najfajniejsze w ustawieniach, jak dla mnie, że spotykam się z osobą, która ma problem z swoimi relacjami, z rodziną, z partnerem, czy ze samym sobą. Dlaczego? Dlatego, że i takie rzeczy ustawiamy. To jak ktoś ma się do swoich emocji, do relacji z pieniądzem lub z jakimś innym aspektem swojego życia. I to ustawiając, ustawiamy też, jak to się wcześniej układało w życiu rodziny, bo najczęściej problem nie zaczyna się w nas. On ma podłoże w pokoleniach, czasem w pokoleniu naszych rodziców, czasem dziadków, czasem nawet pradziadków, czasami traumatyczne doświadczenia, które dotyczą osób 3-4 pokolenia wstecz, najbardziej odczuwamy my, dlatego że jeżeli one były zamiecione pod dywan kilkadziesiąt lat temu, teraz to wypływa ze zdwojoną siłą w nas, w emocjach, których nie rozumiemy, których nie potrafimy opanować. Pokazanie tego, wyjęcie tego na światło dzienne powoduje, że ten problem znika, można z nim coś zrobić. Tradycyjna psychologia nie może tego zrobić, bo my nie mamy dostępu w świadomości naszej do tych danych. Najczęściej nie znamy swoich pradziadków, więc i ich historii, bo jak my byliśmy mali, a oni żyli, to nie mieliśmy skłonności do tego, żeby słuchać ich opowieści, więc ustawienia to jest jedyna możliwa, znana mi droga, która pozwala faktycznie odkryć przyczyny naszych dzisiejszych problemów i je rozwiązać. Czy można samodzielnie, samemu sobie się poustawiać? Nie. No, niestety nie, bo też bym sobie chętnie czasami robiła ustawienia, więc ja korzystam z pomocy moich koleżanek lub kolegów po fachu. Czyli dwie osoby można? Tak, dwie osoby można. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto ma problem na tyle istotny i potrzebuje szybkiego rozwiązania, to nie czekamy do terminu kolejnych ustawień grupowych, tylko od razu siadamy i robimy ustawienia. Wtedy wykorzystujemy figurki, stawiamy reprezentantów, którymi sami zawiadujemy. Okazuje się, że mamy niesamowitą zdolność wczuwania się, jak się czuje tata, jak się czuje mama, jeżeli zobaczymy te figurki. To jest fenomen. Fenomen tego, że to zostało odkryte, że my potrafimy wczuwać się nie tylko w osoby, z którą aktualnie rozmawiamy, ale też w osoby, o której w ogóle nic nie wiemy. Ja często robię ustawienia zakryte, czyli takie, kiedy osoba, która przychodzi na grupie, mówi o swoich problemach, ale bardzo pobieżnie. Na zasadzie nie mogę dogadać się z moim partnerem, coś nie gra. I ustawiamy wtedy ustawienia zakryte, czyli takie, kiedy wybieramy spośród ludzi, którzy są na grupie i nie znają siłą rzeczy ani tej osoby, która koło mnie siedzi, ani jej rodziny, która jest gdzieś tam w świecie, ustawiamy reprezentantów. I to jest właśnie reprezentant tej osoby. Oni wiedzą najwięcej, bo ją widzą, ale też reprezentanta tego partnera, dzieci, czasami rodziców. I robimy ustawienia zakryte, to jest tak, że tylko ta osoba, która nadaje znaczenie tym reprezentantom, wie, kto jest dla niej kim. A oni
pomimo, że nie wiedzą, kogo odgrywają, zaczynają się zachowywać i czuć, jak konkretnie ta osoba, jak konkretnie ten ojciec, ten partner, ten dziadek. Fenomen tego jest taki, że te osoby właśnie dzięki temu szybciej się wczuwają. Szybciej, bo nie muszą używać głowy, nie muszą racjonalizować, no jak ja jestem tym złym, to ja będę się teraz źle zachowywał, albo będę szedł tam, bo tam powinien, czyli bo tam jest skończone. Wchodzenie w rolę bardziej z głowy, a w ustawieniach zakrytych jest tak, że po prostu no nie wiemy, co zrobić, mamy mało danych, więc idziemy za głosem serca, idziemy za intuicją, za tym, co się pojawia, a pojawia się bardzo dużo. Jest czasami śmiech, czasami łzy, czasem chęć przytulania się, czasem ewidentnie wychodzi tak zwany trup z szafy, czyli takie nasze przeżycia, albo przeżycia naszych przodków, o których nawet nie wiedzieliśmy. To są te tajemnice, które najbardziej wpływają na nasz życiorys dzisiaj. A czy tego typu metoda może wzbudzać poczucie empatii? Że, znaczy polepszać, że człowiek staje się bardziej empatyczny dzięki temu, skoro się wczuwa tak jakby z automatu w kogoś innego? Odpowiem tak. Najczęściej ludzie dzielą swoje życie na to przed ustawieniami i po ustawieniach. Taka to jest mocna terapia. To jest tak, że zaczynamy sobie uświadamiać, że faktycznie jest dusza, jest energia, że zmarli, żyją, że ich byt nie kończy się na tym, że już nie ma ciała, że oni wciąż coś chcą, że w jakiś sposób wpływają na nasze życie i że jest jakiś kontinuum. To ogromnie zmienia, bo czasami my w to wierzymy, ale co innego wierzyć, a co innego wiedzieć. Ustawienia powodują, że my to po prostu wiemy. Nie trzeba już więcej dowodów na to, jeżeli faktycznie spotkamy się na ustawieniach ze swoimi zmarłymi przodkami, którzy tak się zachowują, jak się zachowywali za życia, jak ich pamiętamy, mają te same przyruchy, mają te same choroby, czyli na przykład niemoc, problemy z chodzeniem lub z oczami, to, co było ich charakterystyką za życia, oni wciąż w ten sposób pamiętają siebie i w kontekście tej rodziny tak im jest. Na początku czasami jak powołujemy na reprezentanta kogoś, kto czuje się nieżywy, ale on też ma swoje emocje, też potrzebuje, żeby go zauważyć, żeby go uszanować, żeby go pokochać i wprowadzić do rodziny. To jest najważniejsze, co się dzieje w ustawieniach, to żeby połączyć wszystkie kawałki, układanki, żeby wszyscy mieli miejsce i byli pamiętani, uszanowani w systemie. I wtedy zaczyna się dziać dobrze. Jeżeli nienarodzone dzieci, ofiary różnych sytuacji życiowych, albo osoby, które zostały wyklęte wydelegowane z rodu, z powrotem przyjęte są z miłością i akceptacją, to dopiero wtedy zaczynamy czuć się pełni i możemy zajmować się pójściem do przodu. Czyli tak jakby sprawa została zakończona pewna, która gdzieś czekała i napięcie stwarzała. Tak, najczęściej poczucie wewnętrznej pustki, jakiegoś niedoboru, które próbujemy zastąpić w różny sposób, najczęściej przez okupywanie się różnymi rzeczami, robienie różnych rzeczy, ale takie, które nie sprawia nam na dłużej radości. To jest tak, że jak my zastępujemy coś czymś, to ma krótkie nóżki. To jest takie coś, że się okazuje, że no, większy samochód, większy telewizor, czy kolejna wycieczka, czy wyprawa nie spełnia naszych oczekiwań na długo. Mamy frajdę, 2-3 dni, a potem znów ta pustka wraca. Nie ma przepływu. Nie ma przepływu, a jeżeli dopełnimy ten przepływ miłości, te wszystkie blokady udrożnimy, to okazuje się, że możemy robić nic. Możemy mieć nic, a i tak jest w nas szczęście. To jest to niezwiązane z materią, niezwiązane z posiadaniem, ani z robieniem czegoś.
Jeżeli powiedzmy stanę w roli czyjegoś pradziadka, którego oczywiście nie znam, to bywa tak, że zaczynam mieć jakby jego, nie wiem, tiki, gesty, jakby cechy charakteru? Dokładnie tak. Zdarzyło mi się tak, że jedna osoba odgrywała rolę czyjejś matki i no, to zaczęło mówić, jakby była po gorłym kielichu. Okazało się, że to nie zostało powiedziane, ale ta osoba w realnym świecie miała skłonności do alkoholu. Także to są naprawdę takie rzeczy, że jak się ktoś po raz pierwszy pojawia na ustawieniach i ustawia swoją rodzinę, to mówi po prostu, no 99% tego, co tutaj zobaczyłem, to jest prawda, skąd wy to wszystko wiecie? Także ten 1% to jest ten procent, kiedy dowiaduje się tego, czego nie wiedział. I właśnie po to idziemy na terapię, żeby dowiedzieć się czegoś, co nam pozwoli rozwiązać problemy, z którymi do tej pory próbowaliśmy poradzić sobie w jakiś inny sposób, na mnóstwo innych sposobów. Więc dobrze dowiedzieć się czegoś nowego, spojrzenia nowego, doświadczyć, bo po to się idzie na terapię. Nie po to, żeby ktoś przyklepał i powiedział, tak, dobrze idziesz, tylko właśnie myślę, że po to, żeby dostać zupełnie inny pakiet informacji. I to zazwyczaj się dzieje w ustawieniach, że rozwiązanie przychodzi najczęściej, ale zawsze przychodzi sposób spojrzenia na sytuację taki trochę bardziej z zewnątrz, bo my siedzimy tutaj, a tam jest nasz reprezentant, czyli my, i te relacje, w które wchodzimy, i możemy na siebie spojrzeć trochę bardziej z boku. Możemy zobaczyć to bardziej obiektywnie, bo zazwyczaj jak jesteśmy w relacji, w konflikcie z kimś, to jesteśmy w emocjach, jesteśmy bardzo jednostronni, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, my mamy zawsze rację, ktoś inny się zawsze myli. A tak naprawdę prawda, tak jak to się mówi, leży po środku. I siedząc tutaj, obok terapeuty i patrząc na swoje życie, na to, jak ten konflikt wygląda z boku, możemy być bardziej obiektywni i sami zobaczyć to rozwiązanie. Ono się pojawia, a czasem po prostu mówimy, no przecież ja tak reaguję, to ja chcę się zmienić. Czy można zrobić taki trik? Załóżmy, że jest ojciec i nastoletnia córka i ciągle są jakieś spięcia, bo on jej mówi, żeby coś robiła tak, a nie inaczej. Oczywiście ona stawia opór. Czy można zrobić tak, że siadają razem i ten tatuś mówi, dobrze, ustawiamy tutaj klucuszki, tu jesteś ty, tu jestem ja, tu jest mamusia, tam reszta rodziny i teraz poczuj, jak czuje się babcia, później przeskocz, jak czuję się ja w danej sytuacji. Takie coś można? Wiesz co, czy to działa? Ja nie preferuję takich rzeczy. Najczęściej na ustawienie przychodzi ktoś, kto już jest mocno zmotywowany do tego, że chce zmiany, że problem już no, ale jest... ten tatuś chce zmiany, żeby nie było spięć. To fajnie, jak ten tatuś przyjdzie na ustawienie. Ale ma za daleko. Co zrobić? Póki ma za daleko, to na ustawienia nie przyjdzie. I powiem tak, na ustawienia trafiają osoby, które są zmotywowane i to jest ta energia motywacji, która powoduje, że uruchamiają się reprezentanci. Jeżeli nie ma energii na to, żeby przyjść, jeżeli nie ma energii na to, żeby coś zrobić, wykonać telefon, przyjechać, no to też nie będzie energii, żeby inni mu pomagali. Trzeba motywacji. Hellinger nie pracuje, jak ktoś nie jest zmotywowany, jak mówi, mogę popracować. Nie. Chcesz albo nie chcesz. Jak chcesz, to jest w tym zupełnie inna energia niż no mogę. No mogę, to nie jest energia. I tak samo z tym tatą. Jeżeli jest zmotywowany, chce pomóc sobie w relacji z tym dzieckiem, bo to taka powinna być motywacja. Chcę, żeby mi się z tym dzieckiem lepiej komunikowało. Chcę dla tego dziecka dobrze, a widzę, że się źle dzieje. To wtedy tata przychodzi na terapię. Nie musi brać ze sobą rodziny. Ważne, żeby ten jeden człowiek był zmotywowany, że chce dobra dla swojej rodziny. I ta jedna osoba przychodzi na ustawienie, czy to na klockach, na figurkach, żeby szybko pomóc, jak jest sytuacja dramatyczna, albo właśnie na grupę, wtedy, kiedy będzie mógł jakby zobaczyć z boku te swoje emocje. Bo jeżeli robimy na figurkach, to jest tak, że
ta osoba, która wnika w te figurki, musi się wykazać empatią, wrażliwością, też umiejętnością przeskakiwania i przełamywania swoich ograniczeń, bo najczęściej myślimy, że nawet czujemy, że ta osoba by się chciała zbliżyć i przytulić, ale przecież moja mama się nigdy nie przytula i ona by tak nigdy nie powiedziała, więc tego nie zrobię, nie powiem, zablokuję sobie w ogóle te emocje. Reprezentanci nie mają takich ograniczeń, oni nie znają tych osób, oni po prostu idą za procesem, idą ze swoimi emocjami. W związku z tym ja zawsze proponuję, żeby jeżeli można, to poczekać, zapisać się na grupowe ustawienia i po prostu dać się poprowadzić grupie. Pójdzie to dalej. Za jedną, w ciągu jednej godziny jesteśmy w stanie zrobić proces, który oczyści kilkadziesiąt lat. Tak, tak. Znaczy wszystko zależy, w którą stronę to pójdzie. Może oczyścimy najbliższą rodzinę. To jest mój istotny ważne, że ten problem się rozwiąże. A na figurkach czasem jest tak, że po prostu zobaczymy, co jest grane, że coś jest i jakby najbliższy, najbardziej zapalny konflikt rozwiążemy, a możemy to zrobić po prostu szerzej. Na ustawieniach grupowych zdecydowanie szerzej, także zawsze zachęcam, żeby jeżeli jest chęć zmiany w sobie, w swojej rodzinie, powiększenia tego dobra, puszczenia większej dawki miłości w to otoczenie, w którym się znajdujemy, albo rozwiązania konfliktu, który mamy gdzieś tam wewnętrznie i chcemy zacząć żyć z pasją, żyć z miłością, wypłynąć na szersze wody, przyjść na ustawienia i dać sobie pomóc, po prostu zaufać. Kiedyś jeden pan do mnie zadzwonił i z pytaniem, czy jest możliwość, żeby on naprawił relacje między swoją żoną a córką bez ich wiedzy. Tak, bo to jemu przeszkadza, że one nie mają ze sobą kontaktu. Jeżeli wychodzimy z tego samego założenia, że to on chce, żeby było dobrze w jego rodzinie, co on może zrobić? Jeżeli takie jest pytanie, bo on nie zmieni swojej żony i córki, to nie tak, bo nie ustawiamy innych, ustawiamy siebie i to jest nasz proces. Jeżeli wyjdzie z założenia, że najlepszym, co może zrobić, to zmienić siebie, żeby te relacje poprawić, to wtedy tak, no ustawieniu wyjdzie, co on może zrobić i tak naprawdę też często wychodzi, że dowiadujemy się, jaka jest przyczyna konfliktu między dziewczynami i to się rozpuszcza i po prostu konflikt wygasza się. A jak według Ciebie to jest, co jest silniejsze? Czy genetyka, a więc jakby to przekazywanie z pokolenia na pokolenie różnych emocji, czy inkarnacja? Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, w XV wieku był kimś i tam coś zaszło i ma jeszcze to w sobie, czy raczej od dziadka, pradziadka, czy babci, prababci, które jakby tendencje są silniejsze? Pod warunkiem oczywiście, że ten XV wiek to jest w ogóle zupełnie gdzie indziej, a nie w rodzie, nie w tej linii. W ustawieniach przejawia się to, że bardzo na nas wpływają poprzednie pokolenia, czyli to genetyczne, co by się wydawało jest, więc ja optuję za tą opcją, ale rodzimy się z jakimiś tendencjami, z jakimiś umiejętnościami przerobionymi już wcześniej. Czyli nie jesteśmy czystą kartką. Nie, to widać na przykład po bliźniakach, które się rodzą. Niby wyglądają tak samo, ale jednak troszeczkę są inne od siebie. Albo dzieciach, które urodzone są w tym samym czasie. Szpitalu, powiedzmy. Astrologicznie wydawałoby się, że powinny być takie same, ale nie są. I tutaj mamy połączenie i konów genetycznych i tego, że kiedyś nauczyliśmy się bardziej być empatyczni, albo bardziej lojalni, tudzież panować nad materią i radzić sobie w życiu, lub być bardziej osobami, które się poddają czyjejś woli. To po części wynika z wychowania, a po części z tego, jacy się wcielamy. Czyli bardziej stawiasz na moc genetyki niż... W ustawieniach widać to, że prababcia, babcia, mama po prostu z miłości
do tych osób, które mieliśmy w rodzie, powielamy ich życiorysy. Najczęściej po prostu, jeżeli spojrzymy na życiorys naszej babci, mamy, to się okazuje, że mniej więcej w tym samym czasie mamy dzieci, w tym samym czasie mniej więcej bierzemy ślub, czy wyjeżdżamy gdzieś, zmieniamy życie. Takie mocne, duże wydarzenia życiowe. Takie ksero. Tak, tylko w nowych czasach. To tak jakby ktoś odgrywał rolę rodzica. Prawie. Szekspira, tylko że bardziej w współcześnionej wersji. Te wydarzenia są takie same, tylko inne są okoliczności przyrody, inne są słowa, inne są ubrania i zachowania, bo są bardziej współcześnione, ale summa summarum tak naprawdę to wszystko się, nawet czasami daty śmierci są podobne, że w wieku tam 40 paru lat zginął dziadek, potem ojciec i syn też się boi, że ja tak czuję, że coś już się ze mną dzieje, że mi też już blisko, blisko. I to są takie faktycznie rzeczy, które się mogą potwierdzić. A jak już w trzecim pokoleniu nastąpiła śmierć w tym samym wieku, no to jest się nad czym zastanowić. Jest to coś, co robimy. Miłość jest ślepa, się mówi. W tym wypadku to się trochę potwierdza, że my tak kochamy swoich przodków, że powielamy ich błędy, powielamy ich życiorysy po to, żeby uszanować ich, robimy to totalnie nieświadomie. Z tym, że można by domniemać, że im ktoś mniej czuje, że dostał miłości od rodziców, to tym bardziej ich łaknie. Powiela. Łaknie, w związku z tym chce kopiować to, żeby się przypodobać rodzicom. Z tym chceniem to jest tak, że my właśnie bardzo nie chcemy. Bardzo nie chcemy być tacy jak rodzice, których za coś tam nie lubiliśmy. Jeżeli na przykład ojciec nadużywał alkoholu, dziecko bardzo nie chce nadużywać alkoholu albo nie chce być agresywny wobec swoich dzieci, ale czym bardziej nie chce, tym bardziej jakoś to robi, tak? To, co odrzucamy w rodzicach, staje się nami. I to nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że właśnie jesteśmy przez system do tego Predestynowanie, okej, dobre słowo. To jest tak, że czym bardziej czegoś nie chcemy, tym bardziej to się staje. I właśnie po to są ustawienia, żeby to rozpuścić, żeby to przyjąć, żeby zaakceptować. To jest trudne, żeby zaakceptować jakieś trudne, złe zachowania ludzi z naszego rodu. Właśnie te rzeczy, których nie lubiliśmy. Ta agresja, ten alkohol, ta nieobecność, ta oziębłość. Tyle tylko, że ona najczęściej nie zaczęła się w tym człowieku, ona się zaczęła wcześniej. I jeżeli my zrozumiemy to, że to się zaczęło w dziadkach lub pradziadkach i że przyczyną tego jest jakaś ogromna trauma, jakieś straszne wydarzenie pod tytułem śmierć kogoś bliskiego albo agresja w rodzinie, taka, którą trudno zaakceptować i która została wyparta, to ona potem przenosi się na następne pokolenia i one nie wiedzą czemu, ale mają ten wewnętrzny ból istnienia, który prowokuje ich do tego nieopanowywania swoich emocji, do tego zagłuszania ich poprzez używki, narkotyki, alkohol i wybuchy złości, agresji. Także przejście na ustawienia i zobaczenie, że gdzie jest przyczyna, a nie tylko branie tak zwanej tabletki na dzisiejszy ból głowy, tylko zobaczenie, dlaczego to się stało, co jest podstawową przyczyną tego dzisiejszego bólu głowy, że to się może okazać, że to nawet nie zaczęło się w nas i nie w naszych rodzicach, tylko jeszcze za 2-3 pokolenia wstecz, to dopiero może oczyścić sytuację tak zupełnie, że i my, i nasi żyjący rodzice mogą przestać mieć ten przymus działania nieświadomego. A jak sądzisz, czy najczęściej się wcielamy w jednym rodzie, tak cyklicznie, czy to tak się skacze? I to dlaczego, nie ma znaczenia. Ja dlaczego też w ogóle się wcielamy w danym rodzie? Miałam kiedyś taki okres, kiedy też szukałam, kim ja byłam w poprzednim wcieleniu, bo w niektóre rejony świata mi na przykład ciągnie, a w niektóre nie. I do tego
Jest kilka technik takich parapsychologicznych, które mogą sięgnąć i dosyć wiarygodnie opowiedzieć nam historię z tamtych wcieleń. Ale potem pomyślałam sobie, po co to wiedzieć? Po co wiedzieć, czy ja w tamtym wcieleniu byłam pokojówką czy królową? Czy byłam mężczyzną czy kobietą? Czy rycerzem czy wieśniakiem? Okej, okay, jeżeli nawet byłam, to tak jakbym przeczytała jakąś książkę, co to wnosi, co to na dzisiaj wnosi w moje życie. I okej, okay, dowiedziałam się tego, że umiejętności pewne skłonności, pewne doświadczenia spowodowały, że ja dzisiaj jestem sobą. I czy to było w tym rodzie, czy nie, nie myślę, że tylko w rodzie. Myślę, że wcielamy się po prostu konkretnie w tą rodzinę, bo wiemy, jaka ona będzie, że jest tam taki rodzaj emocji, poblokowań lub otwartości, w którym akurat to, co mamy zrobić w tym wcieleniu, co chcemy doświadczyć w tym wcieleniu, jest możliwe. My się wcielamy po to, żeby doświadczać nie tylko dobrych rzeczy, ale też i złych, więc czasami możemy wcielając się doświadczyć tego, co jest najtrudniejsze w byciu człowiekiem i braku miłości, agresji doświadczyć nawet od swoich rodziców, a z drugiej strony nadopiekuńczości lub miłości, ciepła. Wszystko zależy od tego, jaki jest plan na nasze życie, bo czasem te trudne doświadczenia też powodują, że my coś zaczynamy inaczej rozumieć. One nas budują. Tak naprawdę to jest to, co powoduje, że my wzrastamy, jeżeli dowiadujemy się o sobie nowych rzeczy. A nie zawsze te dobre rzeczy pokazują nam to. Czasem to właśnie trudne i najtrudniejsze rzeczy, doświadczenia sprawiają, że wzrastamy tym szybciej. I też potrafimy zrozumieć innych ludzi bardziej, dlatego że to są te doświadczenia, które, jak to mówią, najedzony głodnego nie zrozumie. Jeżeli nigdy nie był głodny, to nie ma możliwości zrozumienia, jak to jest. Jest też powiedzenie, że to, co dobre, nie buduje, bo się człowiek tylko rozleniwia, natomiast trudności powodują, że człowiek się hartuje w pewnych sprawach i idzie do przodu, zyskuje doświadczenie. Ja lubię ustawienia też z tego powodu, że jak ktoś jest reprezentantem, to doświadcza właśnie w tych osobach, które odgrywa, pomagając tej osobie, która jest na terapii, doświadcza siebie na różne sposoby. Czasem doświadcza siebie jako osoby płci przeciwnej, czasem jako dziecka, którym dawno nie był, czasami jako starca, którym jeszcze nie był, lub osobę nieżywą. Jak to jest być nieżywym? Albo właśnie osoba, która jest pozamrażana i nic nie czuje, nawet do swoich dzieci. Kto jest tak obolały wewnętrznie, że nie chce czuć złości, więc nie czuje nic. Więc odgrywanie takiej osoby, bycie reprezentantem, bardzo ubogaca. To jest to, jakbyśmy właśnie wcielili się na moment kogoś innego. To jest to, co możemy jakby na skróty pójść i dzisiaj, będąc w tym swoim wcieleniu, dowiedzieć się, jak to jest być alkoholikiem, który nie widzi innego sposobu na poradzenie sobie ze swoją bezradnością, tylko zajanie robaka. I to jest tak, że wtedy nasza akceptacja dla ludzi w różnych sytuacjach życiowych, robiących różne rzeczy, wzrasta. Jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby wybaczać tym, których znamy w realnym swoim życiu. Więc jeżeli na ustawieniach odgrywamy jakąś osobę, która przeżywa trudne stany i nie potrafi sobie z nimi poradzić, i ona jest troszeczkę podobna do tej, którą znamy z życia rodzinnego, to tak naprawdę już połowa terapii za nami. Bo przychodzimy do domu i już inaczej patrzymy na tego naszego rodaka, który tak naprawdę, a może on ma tak samo. Są takie opinie, że ustawienia są też niebezpieczne, bo może ktoś się mocno popaprać i już nie wrócić do stanu normalności. Powiem tak.
Terapia ustawień Hellingera to jest bardzo silna terapia. Jest to terapia, powiedziałabym, szokowa, dlatego że w ciągu godziny dowiadujemy się takich rzeczy, których nie dowiedzielibyśmy się leżąc na leżance u psychologa. I czasami są to rzeczy trudne. Czasami jest to tak, że w ciągu tej godziny ustawień dowiadujemy się, że w naszym życiu albo w życiu naszych rodziców zdarzyło się coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. Tajemnica rodzinna, która została tak skrzętnie schowana, że wydawało się, że nie wyjdzie na jaw. Czyjaś śmierć, aborcja, lub to, że ktoś jest dzieckiem nie tego ojca. Nie tego ojca. I jeżeli dowiadujemy się takiej rzeczy na ustawieniach, nigdy nie jest to obojętne, no bo nawet jakbyśmy się tego dowiedzieli w sytuacji zwykłej, rodzice by w końcu przyszli i powiedzieli, że wiesz co, tata nie jest twoim tatą, zrobiłoby to duże wrażenie, dużą zmianę i myślę, że jakiś spadek emocjonalny na jakiś czas na pewno. Kwestia tego, w jaki sposób to jest podane i co się z tym robi. Na ustawieniach ważne jest to, jak się zakończa to ustawienie, żeby nie zostawić procesu w sytuacji otwartej, żeby dokończyć do tego momentu, w którym wszyscy reprezentanci czują się dobrze, czują się lepiej niż na początku ustawienia. Ja zawsze do tego dążę i nawet jakby to ustawienie miało trwać 20 minut dłużej, to jest bardzo ważne, żeby tak się stało. Wtedy i reprezentanci czują się lepiej, dobrze, bo zrobili dobrą robotę, pomogli komuś i na końcu zostają z tymi emocjami, że okej, tutaj w tym miejscu mogę tak stać, jest mi dobrze. A osoba, której było pomagane, widzi, że pomimo trudności, które były w międzyczasie, w czasie tej godziny, działo się mnóstwo rzeczy, czasami przewija się kilkadziesiąt lat życia tej osoby. Ludzie się przestawiają i te trudne wydarzenia, traumy oczyszczają się. Na końcu jest rozwiązanie. Jest to, kiedy znajduje swoje miejsce w systemie i widzi, gdzie inni są i też mają swoje miejsce. To powoduje, że on zostaje z tym, pomimo że dowiedział się kilku nieciekawych, a właśnie ciekawych faktów z życia swojej rodziny, to łatwiej mu z tym żyć, że tam to się wydarzyło, ale ja żyję, dzięki tym ludziom żyję, jestem tym, kim jestem i oni mnie dzisiaj wspierają. To w jakiś sposób mnie czegoś nauczyło, mogę żyć dalej. Czyli najważniejsze, aby po zakończeniu czuć się dobrze. I to wtedy jest gwarancja, że wszystko będzie dobrze. Znaczy ważne jest, żeby ustawienie skończyło się dobrze. Żeby się skończyło w kierunku dobra chociaż, tak? Bo jest tak, że czasami kończy się wtedy, kiedy dziecko ma się pokłonić swoim rodzicom, a nie jest w stanie. Okej, ale to jest proces. My jesteśmy gotowi na pewne rzeczy lub nie. Jeżeli dochodzimy do takiego momentu, kiedy dziecko, którego reprezentant jest tutaj, ma przed swoimi rodzicami usiąść, klęknąć, stać się dzieckiem i powiedzieć: mamo, tato, dziękuję wam, że jesteście, że jestem. Mimo różnych sytuacji życiowych, które się w realu zdarzyły. I reprezentant, to nie reprezentant to mówi, ja wtedy sadzam tą osobę na tamto miejsce, bo to nie jest rola reprezentanta, żeby mówić słowa do swoich rodziców. I reprezentant najczęściej jest gotów, bo zrozumie to, że tak naprawdę to nieważne, co się zdarzyło, ważne, że żyje. Jeżeli jednak siedzi i mówi: nie, ja tego nie powiem, to ja przerywam w tym miejscu, bo to jest proces. On wie, w którym miejscu zatrzymana jest miłość, zatrzymana jest na nim. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że gdzieś miłość zatrzymana jest dalej, na mamie, która nie dostała miłości od swojej mamy i dlatego nie może jej dać swojemu dziecku, które siedzi koło mnie,
to ja nie mogę tego tak zostawić, że gdzie mama w ustawieniu nie patrzy na swoje dziecko z miłością. Moją rolą jest, żeby znaleźć miejsce, gdzie miłość została zablokowana i ją zaprowadzić. A jakie są najczęstsze przyczyny nieprzyjmowania miłości? Ból, lęk. Tak naprawdę mamy tylko dwie emocje i ich pochodne, miłość i lęk. I czyli miłość i brak miłości. Dokładnie. I poczucie braku miłości. O, dokładnie, tak naprawdę jest jedno. Mhm. No. Tyle tylko, że już dla uproszczenia mówimy, albo podążasz za jednym, albo za drugim, bo trudno podążać za brakiem miłości. Podążamy za tym, czego się boimy, albo podążamy za tym, czego chcemy, albo czego pragniemy. Więc zablokowanie miłości jest wtedy, kiedy jest lęk. Lęk przed odrzuceniem, jeżeli ktoś zrobił coś złego, bardzo złego, boi się, że jak to wyjdzie na jaw, zostanie odrzucony. Że będzie ukarany, tak? Więc albo lęk, albo miłość. I tam gdzieś w przeszłości jest taki punkt zapalny, od którego odchodzą następne wydarzenia, które są jego pochodnymi. Coś na koniec? Podsumowanie jakieś? Oczywiście zapraszam na ustawienia, żeby doświadczyć tego, chociażby będąc reprezentantem, bo pomagamy komuś i doświadczamy siebie. Jak to jest być innym niż ja jestem? Jak to jest odczuwać coś o kimś, o kim nawet nie wiemy, kim jest? Bo właśnie ten fenomen ustawień i to, że to jest prawda, wynika z doświadczeń, że my jesteśmy zanurzeni w energiach. Samo to, że czasami będąc w relacji z jedną osobą jesteśmy inni. Będąc z nią jesteśmy, nie wiem, bardziej weseli, kwitnący, przypominają nam się wszystkie dowcipy, jesteśmy kwintesencją radości, a spotykamy się nawet tego samego dnia z kimś innym i nagle jesteśmy bardziej zadumani, bardziej filozoficzni, pomimo że jesteśmy wciąż sobą, z inną osobą tworzymy inne relacje. Inni jesteśmy dla swoich rodziców, inni dla swoich przyjaciół i to nie jest tak, że my udajemy przed kimś, tylko wchodząc w relację z tą osobą już jesteśmy w ustawieniu. To jest takie nasze zwyczajne, życiowe ustawienie, ale my tego wszystkiego mamy mnóstwo w środku, w sobie. Więc jeżeli wchodzimy, jako na przykład małżonek, małżonka, w relacje i dochodzimy do czyjejś rodziny, albo ta osoba do naszej, te tarcia wynikają z tego, że my próbujemy kogoś dopasować do swojego świata, że mąż to powinien być taki, albo żona to powinna być taka. I zależy, która opcja wygra, taką tworzymy relację, czasami taką pomiędzy. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy wolni od tych nacisków, które tworzą nasze poprzednie pokolenia. I to, żeby zrozumieć, że oni tak mieli, a my mamy wolną wolę i możemy wybierać, tylko warunkiem jest akceptacja tego, jak oni tworzyli związek i że my możemy tworzyć go inaczej, że możemy kreować swoje życie według własnej koncepcji, ale najpierw musimy uszanować i zaakceptować, że oni tak mieli, tak czy chcieli, czy nie chcieli, żyli. To jest podstawa do tego, żeby nasze życie się zmieniło. Po prostu najpierw zrozumieć, zaakceptować, pokochać, a wtedy życie może być materializacją marzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.